Cześć, witam w kolejnym odcinku z Farming Center 22. W dzisiejszym odcinku, jak widać, Hulbaleron. Kwiecień, rok 14. Dzisiaj będzie gruba akcja, bo będzie akcja siew sorgo i siew kukurydzy. No ale pierwszy zaczynamy od siewu sorgo. Oczywiście tutaj sobie jeździ mój masajek. Jeden i drugi. Dwa masaje razem. No, tak ostatnio jeździły, więc jak sobie ich zostawiłem. Zrobimy sobie w sumie też dwa. No i dobra. Wały poszły. Poszły. 26 minut. Dobra. Tego tu odpalę, żeby tylko wody trochę dolegało, więc. To jest mój zestaw do siania kukurydzy, ale to za kukurydzę za chwilę. Tutaj na tym dużym polu, czy dużym polu, no to jest i duże pole wyszło. Dobra, niech rozkłada tą kabarynę. A ja tego MF-a potrzebuję. I muszę zlokalizować moją siewkę. Nie tą, tylko tą do nawozu. Czy ja w ogóle ją mam jeszcze? Poczekaj. Posiadane przedmioty. Tylko ja po zdjęciu będę wiedział. Silniki, rozsiewacze, tylko. A mam, tylko nie wiem, gdzie jest. Gdzie ja żem go przeziął? Pewnie tutaj w hali stoi. A nie, albo tu pod dachem. Nie, ty, czekaj. Czekaj. Gdzie ja mogłem go postawić? Tu nie. Tutaj stoi, dobra. No tak, no przecież ja go używałem przed chwilą, no niedawno. Do nawożenia łąki, więc nie mógł zniknąć. Tylko zapomniałem, w którym miejscu go odstawiałem i tyle. No bo pierwsze polecimy znowu. Zarąbiście stoi ta przeciąsarka. Nie ma to tamto. 42 metry jest, jest. Więc raz, dwa to rozwiozę. No i postawiłem sobie taki silos jeszcze na nasiona i nawozy. Tylko muszę tutaj teren wyrównać później. Nasiona są za darmo, więc myślę, że jestem na takim etapie i nawozy na takim etapie gry, że mogę sobie pozwolić na takiego moda. Może w sumie być lekko uznany za cheat. No bo tak jakby nie płacę za nasiona i nawozy, gdzie jest w sumie to najważniejsze. No ale. Stwierdziłem sobie, że dodam tego moda na szybsze dokończenie serii. No bo wiadomo, jak będę za darmo brał nawóz i nasiona, to można powiedzieć tak, jakbym sam sobie produkował. O, ten nawóz. Znaczy, no nawóz to w sumie jeszcze jakby się produkuje, ale. Ale nasiona można powiedzieć, że sam produkuje, tak jakby. No i walterka jest zablokowana. Dobra, ten sobie tu kończy. Nie chowam to zaraz. Nie chowam to zaraz. Siew kukurydzy na końcu chyba zrobię. Zrobię sobie najwyżej dłuższy odcinek. Nawóz w sumie to nie miało być odcinek na nawozu. Ale stwierdziłem, że zrobię sobie nawóz, no bo dawno nie jeździłem starym masejkiem. Ale to nie chodzi o starego masejka, tylko no, po prostu kukurydzę i tak bym musiał nawieźć później, więc. Tak bym musiał te pole nawieźć po odcinku, czy tam cosplayem, więc. Lepiej sobie zrobić to prędzej. Dobra, zrobię sobie ten lewą stronę, prawą, znaczy nie zaraz prawą stronę, a wtedy była lewa. Tą dłuższą stronę pola sobie zrobię. Ale zanim dłuższa część pola, to pierw kontrakt odebrany. 27 tysięcy. Nawożenie się robi, kultywatorowanie się robi. Zasiew to mnie nie interesuje. O, nawożenie się zrobiło, ale. Dobra, wezmę go. Ale to po odcinku zrobię sobie to nałożenie. No i dobra. I tak to sobie wychodzi. Mogę już lepiej przyświecić jedną olejarnię? No, masz za mało pieniędzy. No kurde, to ile to wymaga, gówno?
Bo dodałem sobie moda na. Dwa mody w sumie dodałem. Bo dodałem mod na. A to mogę lepszyć? Mogę. Dobra, ulepszyłem sobie w sumie dwa razy. No bo chciałem. Znaczy chciałem. Co chciałem powiedzieć? Co chciałem powiedzieć, ale nie wiem co. Dobra, Dobra, wykręcisz? Powinien wykręcić. Dobra, w sumie mogę sobie szklarnię ulepszyć, tak sobie teraz pomyślałem. Były cykle 780. I teraz ulepszę za 12 tysięcy, 1600. 2500. A, już nie mam pieniędzy, okej. Ale 3,5 tysiąca litrów sałaty będę robił na miesiąc teraz, więc. Ale najbardziej czekam, żeby olejarnię sobie ulepszyć, no bo no, w przyszłym tygodniu będę miał bardzo dużo słonecznika. Teraz mam bardzo dużo rzepaku zasiane. Więc ten rzepak trzeba będzie szybko przerobić. Bardzo dużo. No dwa pola, to sobie nie jest aż tak dużo. Ale po sorgu planuję sobie zasiać słonecznik. Też dużą ilość słonecznika. Bo będzie tutaj słonecznik. Tutaj. Tutaj. I tutaj, bo prawdopodobnie tą łąkę zlikwiduję. Albo nie, na razie, nie wiem. Pole 44, co jest robione, no to jest 556 tysięcy, bo dodałem sobie mod na dzień dzisiejszy w sumie tyle jest, można powiedzieć, bo dodałem sobie mod na dynamiczne ceny pól. Na przykład te pole jest o 5% tańsze, więc jest 750, a było tam, nie wiem, jestem na tyle. O, te pole też jest o 5% tańsze, więc zawsze to te 5% mniej do płacenia, tak? Przykładowo te pole było za milion, a teraz za 1 300 000, no. Dobra, odebrać kontrakt trzeba, bo trzeba mieć pieniążki, bo zaraz zabierze mi. Dobra, 27 tysięcy to już mi do końca odcinka starczy. Bo zaraz mi pewnie zabierze za obsługę maszyn, to wszystko to. A stwierdziłem, że dodam sobie ten mod na ulepszanie fabryk, no bo oglądałem sobie ostatnio Czarnego Pana. Jak sobie grał na No Man's Land i użyło tego moda. Mówi, kurde, to pomyślałem, trochę wolne są te moje fabryki. Szczególnie najwolniejsze jest zawsze, znaczy tutaj jest na tej, miksera nie będę przerabiał, bo ulepsza, bo nie opłaca mi się. Bo nie mam po co w sumie, tak naprawdę. Ewentualnie mógłbym sobie go spróbować ulepszyć, że wtedy miałby większą pojemność, tak? To też jest jakiś w sumie plan. Bo jak ja teraz mogę milion TMR, nie, po milion ładować tutaj materiału, no to wtedy jakbym to ulepszył, co prawda nie stać mi na to, ale jakbym ulepszył, to wtedy mógłbym na przykład 2 miliony sobie ładować, tak? Pojemności. Wtedy bym nie musiał tyle mieć słomy w moim hangarku. Czy jakkolwiek to nazwać. Nie, to co? Nie, na tą łąkę 37 zostawię sobie na razie. Ja na pewno będzie do końca. No, prawdopodobnie. A później łąkę sobie zrobię na. Nie wiem w sumie na jakim polu jeszcze. Ale jeszcze jedna łąka by się przydała. Na pewno chciałem 48 zrobić. A czy 43? Dobra, to dobra, już wiem jaki miałem plan. Miałem 43 i 44 kupić. To połączyć i zasiać tam trawę, żeby była większa łąka. Taki miałem plan. I wtedy zrobić 3 pokosy. Jak zrobię tam 3 pokosy jednego roku, to będę miał siana a siana. Że. A, nie mówiłem, bo nie pokazywałem wam, ale krowy mi się rozmnożyły i mam teraz 40 krów. A tam 240 wchodzi, więc mam w sumie jeszcze pole do popisu. No i za 4 miesiące, czyli w sierpniu, będą nowe krowy. Więc. Będę miał 60 krów, więc tego TMR już fizycznie pójdzie więcej.
Dobra, postawię sobie tego masejka tutaj. I teraz tak. Idę tu. Oni sobie tutaj walczą z 7. Dobra, ten wałuje jeszcze drugie kółko. Na spokojnie. To ja muszę zaszczycony się te dwóch pracowników nie styknie, ale nie powinny się styknąć. Chociaż to w sumie różnie bywa, bo ten tu się... Nie no, nie powinni się pychnąć, ale nie wiem jak się pychną, to... To się coś wymyśli. Dobra, pal tą maszynę. 65 hektarów ma ten siewnik zasiany już, więc zresetuję licznik i grzejemy. Ale zanim będziemy grzać, to muszę zrobić taki trik. Czyli wsiąść do mojego klasika. Pole nie jest powiększane, no bo nie mam nowych kawałków tutaj, więc nie mam zbytnio gdzie tego powiększać. Puszczam pracownika. No i dobra, i dusimy. Aha, ten się... Aha, to nie, to czekaj, wróć. Ja źle wam powiedziałem. Bo on miał na tej sesji tak jakby... Znaczy... Bez resetowania miał zasiane 100... Nie, bez resetowania... Bez resetowania po prostu hektarów miał 65 zasiane, a ogólnie miał 123 hektary prawie zasiane tym ziemnikiem. Dokładnie 122,5. O, promocję muszę wam pokazać, bo w sumie sam nawet nie wiem co to jest. A to jest niewolę T8 Genesis, ten sam to mam. Więc ciekawie, ciekawie. Ale teraz myślę, że jak przerobię sobie wszystko na olej, to będę miał pieniążki. A ja mam coś w silosie? Nie mam chyba nic w silosie do sprzedaży już. Rzepak jest na olej przerobiony, to... Znaczy będzie przerobiony, więc nie mam nic w sumie. Nie wiem, mleko też nie jest do sprzedaży, bo ceny nie ma. We wrześniu będzie cena niby. Więc... Ciekawe, ciekawe. Przecież ja mam mleczarnię własną. Dobra, już pamiętam już. Bo byłem w fabrykach, to zobaczyłem, że ja mam mleczarnię. Sobie przypomniałem teraz, że przecież ja postawiłem specjalnie mleczarnię, bo miałem krowy. I miałem, w sumie dalej mam krowy. Ale specjalnie pod mleczarnię sobie, czy pod krowy specjalnie mleczarnię postawiłem, żeby przerobić to na masło. Tak, masło miało być tutaj robione. Na tej serii miało być robione masło. Bo ja wiem, że sobie podzieliłem to, że na M-Creeku czekoladę miałem robić, tu miałem robić masło, na Lengradzie miał być ser, no bo tam była taka serowa mapa, więc... Bo tam się serki zbierało, więc... Serki, no sery się zbierało, no ale to... Dlatego chciałem tam sobie ser zrobić, bo nie chciałem mieć wszystkiego nawalone tutaj... Trzech produktów na jednej serii, no bo to bez sensu. Z jednej fabryki. Wtedy bym miał już takie pieniądze, że w ogóle grać bym nie pakało. A ja ogólnie miałem 3 miliony kredytu, a już mam tylko milion kredytu. Mogę nawet pokazać, jak widzicie, milion kredytu. No bo wyszło tak, że... Mam milion kredytu, dlatego że... Spłaciłem po prostu. Ale milion na koncie już miałem. Czyli tam 1 400 000 nawet miałem chyba, jak zacząłem spłacać kredyt. Jakoś tak miałem. Dobra, tutaj widzę, że tam się przejechali. Mi się nie pukli, no bo już dawno minęło to. Dzisiaj w kukurydze sobie zrobię też na odcinku. Ale chcę chyba, raczej chyba, chcę chociaż sobie z 5 minut pojeździć Newfoundlandem, bo wtedy będę mógł go opuścić najbliżej na pracownika i on sobie mi dokończy do siebie. A ja wtedy przeskoczę sobie na mojego klasika i kukurydzę. No ale nowe siewniki będą musiały wjechać jak nic. Tylko ja muszę sobie, będę musiał je przetestować. Pod względem cosplaya. No bo wiadomo, że to będzie
się mówi dwuczęściowy ciemnik jakby. Więc ciekawe, czy on sobie, no, nie będzie tak jak tutaj w jednej całości ciemnik, tylko będzie ciemnik i jeszcze za ciemnikiem będzie szyna wysiewna szła. Znaczy, wróć, szyna wysiewna, a za szyną wysiewną będzie szedł zbiornik, więc ciekawe, ciekawe. Mam plan na dwa siewniki, takie duże, więc będzie się działo. No i oczywiście te dwa małe tutaj, co mam teraz, to zostaną, tak? Więc chyba będę musiał nawet sobie ciemników dokupić. Tak sobie myślę teraz. A nie, czekaj, dwa razy wały mam. To czy ja, czekaj, czy ja będę miał w ogóle tyle ciemników do wałów? To jest pytanie. Bo tam będą duże łamańce jeździć ciemnikami tamtymi, no to wiadomo. No to ja mam. No i masy New Holland tym będzie jeździć ciemnikiem tym mniejszym, znaczy tym mniejszym, 15 tam teraz. No to już mam. Już dwa duże ciemniki odchodzą, tak? Ty, ja będę musiał jakiś ciemnik jeszcze kupić. Masę i ten 7-7 jeździ z wałami i. A nie, dobra. Axen będzie wolny i Valtra. Axen i Valtra. Axen i Valtra, no dobra. To tak w sumie będzie. Axen i Valtra, tak? No to. Jak będzie Axen i Valtra, no to w sumie dupa, bo to 300 koni, a ja bym chciał jakiś duży ciągnik mieć wolny. Żeby mieć 24 metry bały, ale dobra, jednak wyjdzie, że jak nie, to najwyżej zrobię taki myk, że po prostu kupię sobie te wały 12 jeszcze mniejsze, dwa, będę miał 4 wały 12, tylko że jak będzie to duże poleciał, na przykład, no to jest plan. Jak będzie sobie siał, no powiedzmy, łamanie z tym dużym 30-metrowym siewnikiem, bo z Birgauta będę miał siewnik. I drugi będzie trochę mniejszy, bo będzie 23 metry. Ale spokojnie. No to ten. To najwyżej mogę przejść dwa razy 12 później, tak? Czyli dwa ciągniki z wałami, o, mogę tak powiedzieć. I w sumie zrobią tą samą robotę co jeden wał 24 metrowy, więc. Tylko że co prawda dwa ciągniki, tak, ale. Ale metry będą te same. Dobra, ten sobie tu powoli wałuje. Mi zostały trzy długie przejazdy. Znaczy tak myślę, że trzy. Może 4 i potem przeskoczę na siew kukurydzy. A tutaj ten klin, znaczy klin, te krótsze przejazdy puszczę sobie pracownika i tyle. I taki będzie finał odcinka. Fajnie to wygląda, tu sorgo. Tu też było sorgo, jak widzę. Tutaj ten ma dwa przejazdy z siewnikiem. Masejek, więc masejek zaraz pojedzie na 34 siać. Bo tamten w sumie zwałem go dogania. Znaczy dogania, no tak. Nie ma dużej przerwy między nimi. Valtra za 10 minut skończy talerzowanie, więc. Talerzowanie, no w sumie kultywatorowanie, bo on ma kultywator, a nie talerzowe, więc. Tak to wygląda. I tak sobie teraz myślę, że jeżeli ja to wszystko kupię teraz. Czyli jak będę miał te dwa duże siewniki, znaczy no jeden troszeczkę mniejszy i będę miał cztery siewniki, więc myślę, że robota będzie szła i cztery razy wały. Ale może coś sobie pomyślę później, żeby się nie nudziło. Może wtedy, nie wiem. Podmienię sobie jedne wały. Znaczy jedne. Sprzedam dwa razy wały, żeby mieć dwa
dwa razy dwunastkę i raz... A nie, dobra, to mi nic nie da. Dobra, to mi nic nie da. Jedną dwudziestkę czwórkę do tego dużego siewnika najlepiej było. Tylko wiadomo, że siewnik, ten ciągnik bym sobie kupił już Xeliona. Kto tam zakończył pracę? Dobra, mój ten ciągnik skończył. No to... Ile mam minut, tak z ciekawości? 21. No dobra, w sumie. Trochę sobie posiałem tego Sorga, więc niech sobie leci już mój Kurtplay. Znaczy Kurtplay, mój pracownik. O! To mi się podoba. Dobra, ja sobie tego ogarnę na pole 34. No, wiem, że to jest małe pole zabawka, ale... Pole zabawka. Jak to w ogóle zabrzmiało, ty? Że to jest tam więcej zabawy niż siewu. Ale wiadomo, on to musi zasiać. I tak po odcinku będę siedział i tak, bo będę musiał czas przewinąć do kolejnego odcinka. I która jest? A, przyszły grę, mam 20, jest 20.00. No tak jest 20.00, no to jeszcze sobie nagram jeden odcinek na spokojnie dzisiaj. Z Hedbalerona. Nie lepiej to by było z nowych nabytków. Nie będzie mnie pewnie stać. To ciul, to się kradł wyraźnie. Bo... Ja muszę zacząć jak ja w ogóle ja mam oleje. Ale ja mam chyba tylko rzepakowy już. Bo słonecznikowy cały chyba sprzedałem. Tak, ja mam ciul rzepakowego oleju. A kiedy ma rzepakowy olej cenę? No to zaraz sobie zobaczę, tylko... Sobie GPS-kę ogarnę na siew kukurydzy. W sumie... Ogarnę sobie tą... Co? A, bo myszka mi wyskoczy. W sumie ogarnę sobie tą... Tą krótszą część kukurydzy. Tą mniejszą część pola. Sieje się? Jo, niby się sieje. Tą tekstura się delikatnie zmienia. No, tekstury, czy tekstury. Setwowa trzeba sobie ustawić. I myślę, czy się przeciąć. Dobra, przetnę się. Bo chciałem sobie jedno kółko dookoła pola zrobić, żeby mieć ładny poprzecznik, ale stwierdziłem, że jednak tego nie będę robił. Robię to kiedy idzie. Siew kukurydzy, no bo na kiszonkę, więc ciekawe w sumie odcinki będą w sierpniu. Parirarara. 11,5 hektara tylko ten siewnik zasiał. No bo on zasiał tylko tyle, co mu było dane. Czyli na tym dużym polu moim. Na 26 wtedy jeszcze... Jeszcze chyba tylko 26 było. 28 jeszcze nie było. Tak, powiedziałem, że pojadę w prawo, a pojechałem w lewo. No zarobiście, nie? Ale nie no, zrobię sobie tutaj od razu już poprzeczniaki, żeby później się nie męczyć. Po odcinku. Zrobię sobie tutaj od razu poprzeczniaki. Dwa razy sobie obiadę i ile zasieję, tyle zasieję. Tą krótką część jestem w stanie ogarnąć pola. A tą dłuższą pomyślę. W sumie na obóz to robię na tym polu na całym, więc... Obojętnie, którą pole, część pola zasieję, ale wolałbym tą krótszą zasiać. A tą dłuższą sobie zostawić poza odcinkiem. Bo i tak to będzie wałowane i tak. No i na przykład widzicie, teraz już mi brakuje jednego wału, tak? Żeby już tutaj mi zaraz za dupą może powiedzieć sobie. Tak trochę niekulturalnie, ale... Zaraz już za mną bym mógł sobie wałować, tak? Ja bym sobie siał, on by już mógł sobie wałować, ale no nie mam trzech wałów, więc muszę sobie czekać. Aż Holand skończy siać, bo wtedy będzie klasik wolny. I on będzie już miał tyle nasiane tutaj, że on spokojnie całe pole może sobie wałować.
Ty, no tak ze skosa? Ja to chyba ze skosa nawet wałowałem kiedyś. No, ja te pole kiedyś wałowałem, tak ze skosa, pamiętam. Dobra, to przejadę tak. Ażem się wyda. Napłuchał chałupy. Dobrze, nikogo w domu nie ma. Nie no, dzisiaj jest piątek, no to trzeba to skorzystać z tego. Bo chcę jak najwięcej wydusić z tego Heubarona. Żeby, no. Żeby jak najmniej później już zostało do nagrywania, tak. Do nagrywania. Żeby coraz bliżej było końca serii. Wiadomo, im szybciej ja teraz to ogarnę. Im większe sprzęty będę miał, to dla mnie lepiej. Bo ten silnik sobie zostawię, wiadomo. Do kukurydzy, bo fajnie idzie robotka, 12, tylko że 12 metrów, nie? Jakbym miał tą 18, to wtedy by dopiero robota szła. Bo tam już by od razu z nawozem było, więc jedna robota by odchodziła już. W sumie nawet dobrze, że nie było, że nie ma ten nawoz osiewnik, bo z jednej strony fajnie, bo przynajmniej miałem ciekawą robotę. Znaczy, no ciekawą. Zawsze to było coś innego. Który się tam zablokował? Ten się zablokował. Oto drzewko. No to już nie ma tego drzewka. No tu było jedno takie drzewko perfidne, na którym się w sumie każdy mój pracownik blokował. Ja muszę iść zobaczyć, jak tam mój Masej sobie sieje. A, Masej robi drugie kółko, okej. Okay. A jak się tutaj Muniholand ogarnął sobie to? Dobra, gdzie jest Muniholand? A, w tą stronę mu jednak wyszedł przejazd. Dobra, to zarąbiście mu to wyszło. Niech sobie jeździ. No chyba klas najszybciej będzie wolny. Z tego co mi się. Na, tak, na pewno klas będzie szybciej wolny niż mój drugi MF. Mój drugi MF musi te pole zwałować i te pole zwałować. Więc mój klas będzie szybszy. Dobra, ten sobie jeszcze jeździ, więc niech sobie jeszcze jeździ. Trion stoi, czeka na żniwa. A może już się nie doczeka tych żniw. Zobaczę, pomyślę. Ogólnie fajnie jakby ten kombajn. Jest, nie chcę się z nim gadać. Nie ma. Później no. Co ty chcesz? Gran Farminga, co ma robić? No mi się nie chce. A po co? No nie chce mi się, no. Dobra, pomyślę. Uj, to nie chce mi się iść na tego Discorda. Fajnie się dzieje, tą kukurydzę. Zaraz jak puszczę sobie GPS-kę, to zobaczę w sumie. Dobra. Wyrąbany ten poprzecznik. W sumie już mogłem go dojechać, no ale to już wtedy nie. Teraz nie jechałem na cały siewnik już, więc to tak trochę dziwnie by wychodziło. Dobra. Zmieszczę się jednak z jednym przejazdem jeszcze, więc to jest dobry znak. Dobra, MFik zwolniony. I przestawiam na drugie pole, bo zaraz muszę drugiego MF-a przestawić. Tylko muszę go zlokalizować tutaj. Tu jest MF. 3000 nawozu. Niby 2,5 minuty jeszcze roboty ma. Że ma takie dziwne pole. Czy dziwne pole, no. Takie pole w sumie bezużytkowe. Może tam to postawię? Pomyślę, pomyślę. To jest dobry plan. Pomyślę sobie z tym. Bo może by tu owczarnię postawił? Ona dość duża jest, więc akurat całe pole by mi prawdopodobnie zajęła. W sumie nawet dobry pomysł był, żeby tutaj owczarnia stała. Bo by mi to zajęło całe pole.
No, całego pola mnie to nie zajmie, ale wiadomo, bym sobie pomalował, no to też bym to pole miał zlikwidowane i bym nie musiał się męczyć z tym polem. No bo trochę jest tutaj męczarnie, jakby nie było z tym polem. To jest malutkie pole, tutaj raz, dwa, widzicie, nawet kurs się robi na 10 minut z wałowaniem. Dobra, tu jeszcze Waltra zakończyła robotę, dobra, super. A nie ma chyba kolejnego kontraktu na kultywator. No nie ma kolejnego kontraktu na kultywator, więc. Więc Waltra ma w sumie wolne na razie. Dobra, poczekam sobie w tym Maseju, bo on zaraz przejedzie ostatni przejazd i będzie kończył robotkę. Ten ma 37 minut odcinka już jest. A ja chciałem jeszcze tą kukurydzę siać, więc zaraz pójdę siać tą kukurydzę, tylko mówię, przestawię. Co tu tyle filmów jest do... Dobra, trzeba snapy pootwierać, bo nudy. Cyk, pyk. Pyk. Dobra, skończył robotę? Skończył. Więc super, super. Zakończył robotę. Gdzie się składasz? Pozwoliłem? Dobra, wyłącz ten kurs. Stwórz mi tu kolego nowy. No. Te pole już na przykład się opłaca uprawiać, bo jest większy. Tam ćwiczysz. Dobra, fajnie idą te siewy kukurydzy. 1,5 hektara zasiane. A ja zasiałem tak naprawdę jeden w sumie przejazd. Znaczy jeden przejazd. Jeden przejazd i można powiedzieć dwa poprzeczniaki. Więc tak nie za wiele. Ale dobra, zaraz to zrobię dwa poprzeczniaki od tego. Muszę mieć dwa poprzeczniaki. Od płotu, od pastwiska. Bo tam od tego. Od silosu na kiszonkę to tam wiadomo, to tam mogę mieć tylko jeden przejazd i to mi wystarczy. Siej pan to. Może i nawet ten jeden przejazd by wystarczył. Jest nieciekawe. Tak sobie myślałem, że GPS pewnie to jakoś dziwnie wyjdzie. No ale już pojadę tym GPS-em, no już nie będę specjalnie się przestawiał. A poza tym, jakbym się przestawił, to później tam by mi się rozwaliło. Mogę ewentualnie przejechać tak, żeby nie ciągnąć. Żeby nie ciągnąć tym siewnikiem po asfalcie. Tu miałem trawę namalować, ale malowanie trawą jest strasznie drogie i nie mam pieniędzy. Na razie muszę kredyt spłacić tam. To się kiedyś pomaluje tam na spokojnie. Bym tu sobie chętnie to wyrównał trawą. Żeby to ładniej wyglądało, no bo tak to trochę od betonu. Tak trochę dziwnie to wygląda, ale to ja to później naprawię kiedyś. Dobra, w sumie powinny pójść te siewy, tak sobie teraz myślę. Że dość powinny pójść te siewy kukurydzy. Zrobię sobie 50 minut odcinka, bo jest 34, więc 15 minut sobie zrobię jeszcze posiej kukurydzy. Bo w sumie siew kukurydzy to miał być główny odcinek, czyli główna robota odcinka. No i siew sorgę to taki dodatek w sumie był mały.
No jeszcze nawóz zrobiłem sobie, żeby też było coś ciekawszego na odcinku niż tylko sam siew. Więc fajny, te pierwsze 8 minut leciało. Ten kolejny na nasianiu. Nasianiu sorga, też zasiałem tam pół pola, więc mogę być zadowolony. No i potem trochę wiadomo, przestawiania ku skleju, więc tak. Jakby to powiedzieć, dzień jak sobie. No ale ogólnie fajnie to wygląda, jak tak sobie teraz sieje. Tylko ogólnie jakby miał tą inną teksturę, tak? Po kultywatorze. To by to dużo lepiej wyglądało, bo miał takie fajne rządki. Rządki kukurydziane by były, no ale już trudno. Ważne, że chociaż to uprawiłem, tak? A nie w żywe ścierniska. No bo jakbym chciał. Wiem, że ten ziemnik może siać bezpośrednio w ściernisko, no ale zrobiłem sobie uprawę w poprzednim odcinku. To też zawsze coś nowego. O, Genezis skończył. Newhona skończył, więc muszę go na dół przestawić. Znaczy na dół. A na bok przestawić i tyle. I on sobie będzie stał na razie. W sumie stwierdziłem, że raz przy raz będę siał. Dobra, ten sobie tutaj wałuje, robi drugie kółko. Ten sobie tutaj też wałuje. Zostało mu trochę więcej. Dobra, niech sobie ten silnik tu stoi, bo on nie jest mi potrzebny dzisiaj już. Bo mam wszystko już posiane. No, mam wszystkie pola posiane. Więc nie ma najmniejszego problemu. W sumie nie największego, tylko najmniejszego. Tarirarara. Grzejemy z tym ziarnem kukurydzy. No i mówię, zasieję sobie to po odcinku będę już miał mniej do roboty. No po odcinku będę miał tylko dokończyć się w sorga. Znaczy, no tak ogólnie to po odcinku widzę, że tylko prawdopodobnie będę miał wałowanie. Tylko wałowanie zostanie po odcinku. No to wałowanie też zejdzie z dobre pół godziny jak mniej więcej. I masy, masy, masy. No 13 minut, a ja tyle mam odcinka jeszcze, więc masy sobie zasieję i zostanie mi tylko zwałować w sumie kukurydzę. Bo prawdopodobnie mój klas sobie też ogarnie do końca odcinka z. O, fajnie ogląda, jak ten pociąg na górę leci. Że mój masy sobie. Masy? Klas, no, przy klasie gadałem, a nie o masaju. Że mój klasik sobie z wałami ogarnie do końca odcinka, no bo zostaną te krótsze przejazdy, więc okupa krócej będzie miał. Muszę sobie nawet skład gleby z ciekawości, żeby zobaczyć, jak to wygląda to wałowanie. Tutaj już zaczyna paskami jeździć, a to ma tylko trzy przejazdy na tym polu, więc nie ma problemu. No, jakby nie było trochę kręcenia, tam ma. Myślę, że niby 4 minuty jeszcze będzie jeździł, więc. O, patrz. Nawet trochę szybciej skręciłem niż musiałem. Ty, no może jak dobrze pójdzie. Zobaczę, bo ja chcę mieć około 50 minut odcinka, tak? A jest 38, więc mam 12 minut odcinka jeszcze. I ciekawy jestem, ile mi zostanie tego pola do zasiania. Jeśli zostanie tylko taki clean. No to ja sobie przedłużę ten dzień, jak zasieję to. No wiadomo, tak, no jak zostanie mi tam na 3-4 przejazdy te krótkie, no to wiadomo, że bez sensu by było skończyć odcinek. Dobra, ten Żydek niech sobie zostanie. Bo tutaj kiszonki i tak będzie kiszonki, więc. Mógłbym w sumie tą kiszonkę zrobić takim nierealnym sposobem. A bardziej przyczepą. Żebym sobie pomieścił wszystko na jedną przyczepę, na 5 milionów, ale to. Nie będę chyba tak robił. Tutaj muszę sobie fajną sieczkarnię ogarnąć. Z zbiornikiem. Czyli
Dobra, tym przejazdem jechałem, tym też jechałem, to teraz muszę ten przejazd jechać. Chodzi mi o Krone Cargo, żeby miała ten zbiornik z tyłu. Więc myślę, że w tym czasie, co ja będę jechał na Silos, wysypać się, to już Krone powinno, to już wtedy zbiornik powinien być pełny. W tym czasie mniej więcej, więc to tak powinno w miarę fajnie wychodzić. Mi się wydaje, że to tak będzie wychodzić. Ale jak to wyjdzie, to tego nie wiem. No i to raz dwa płynęło późno, bo w sumie ogarnąłem raz dwa tę lewą stronę. Bo w sumie 3,5 hektara już prawie zasiałem. Dość idzie zasianie. No tutaj na tym polu to są praktycznie te długie przejazdy najgorsze. A potem jak już ten klin się zacznie, to już wtedy idzie raz dwa. Tylko że klin jest też na dwa poprzeczniaki zrobiony, więc to już tak też będzie trochę szybciej ubywać. Ale tam, raz przy razie będę kręcił. Siewnik akurat się wykręca, więc nie ma problemu. Robotka idzie, miniaturka będzie po odcinku zrobiona. No i jeszcze mogę skontrolować sobie wałowanie. Widzę, że wałowanie jeszcze dwa przejazdy. Na polu numer 34, a na polu 30. Nie jestem w stanie tego powiedzieć, ile jest. Ile jest jeszcze przejazdów? Ile czasu? Bo nie jest to kurczę po prostu. Oho. O to powiem wam. Chcemy na tym polu, że. Co ja miałem na tym polu w takim razie, że ja mam tylko jedną dawkę nałożenia? No to widzę, że mój Massive w sumie będzie miał co robić. Bo tylko to jest pole chyba w całości nawiezione. Opłacz nawet nie. Łąka nie jest nawieziona. To tylko to jest nawiezione. To jednak trochę dużo będę miał do roboty. Płaci. Ale dobra, te dwa będą nawiezione, bo widzę. Ale to 29 nie jest nawiezione wcale. Więc szybka akcja. Iść dębu. Do przodu. I zaraz sobie ogarnę już założenie. Na razie pola 36, bo najbliżej jest. Stawię sobie cosplayka i będę sobie jeździł. A 35 to muszę poczekać jeden dzień, żeby to nawieźć. Właśnie nie wiem czy sobie. Nie no, teraz się właśnie na razie zostawię. Bo też myślałem sobie nad tym, żeby podmienić sobie na tą drugą Amazonkę. Ale zobaczę, no w sumie tam jest 10 ton wchodzi, no to bardziej mi się przydało niż te 3,5. Niż te 3200, sorry. Massey też by dał radę, więc może. Pomyślę. Może pomyślę o tym. Zakończył pracę. A i to Massey zakończył pracę, dobra. Dobrze wiedzieć. Zaraz go przestawiam do tego drugiego Masseya, więc. Stój, kur. Nie gnieć mi tego, że pak. Brak kursu. Znaczy, no jedno kółko, no bo dwóch nie potrzebuje. No dobra, gładko tam. Wyrąbane. To jest tylko nawóz. Ty, przecież ja zostawiłem jedno kółko, a nie dwa. Jeszcze raz, no bo bez sensu, żeby on takie mi ten. Żeby on mi dwa kółka robił z nawozem, tak? To ciekawe, ciekawe, nigdy w sumie nie widziałem, żeby Kusprzy tak mi pole wygenerowało to. Nie 228, tylko. Tylko kurs numer 2. Dzisiaj punkt numer 2. Dobra, może być i czwarty. No i dobra, zaraz szybko przestawię wały na drugie pole, niech sobie wałują. A ja dalej idę siać kukurydzę. Dobra, 45 minuta, więc w sumie jakbym siał teraz cały czas, to już bym był ze 2-3 przejazdy do przodu. Ale tak się nie stało, więc
Dawaj z tymi wałami, dawaj. 22 minut. Nie ten punkt, przyjacielu. Bo mówię coś, coś mi tu nie pasowało. No 28 minut. Nic da rady. Dobra, Masny sobie tutaj już nawozi. Miniaturka też będzie później zrobiona. Małego mijaczka zrobiłem, bo się zapomniałem. No właśnie nie wiem, kurde, czy robić ten 55 minut, czy nie. Zobaczcie w sumie, no. Bo później i tak po odcinku będę siedział. I będę jednak, dobra, jednak myślałem, że mam mniej roboty, ale jednak widzę, że troszeczkę robotki będę miał. Bo będę musiał jeszcze nawieźć te pole moje duże. A tam trochę mu zejdzie Masejowi. Więc tam Masejowi trochę zejdzie, więc będzie ciekawy. A dobra, żeby tak nie naginać tego silnika, to zrobię moją starą metodą. Siewy moją starą metodą zrobię i tyle. Czyli przecinka na trzecim przejeździe i tak w kółko. Zaraz zobaczycie tam co. Nieraz tą metodę wam pokazywałem. Zresztą kto ogląda moje odcinki, to wie jak ja jeżdżę. No i 4,5 hektara jest zasiane. A przy okazji będę wiedział ile hektarów kukurydzy będę miał, no to też w sumie dobrze wiedzieć. No ale kiszonkę to już w razie czego zrobię sobie godzinny odcinek. Bo kiszonka to trochę w sumie zejdzie. A kiszonka to w sumie coś ciekawego było na tej serii. Bo, znaczy no raz tylko kiszonkę robiłem. A to jeszcze ten stary serwis był. No a tutaj wejdzie mi ten silos z 3 miliony, czy tam 3,5 miliona nawet kiszonki litrów. Więc czy będzie z tego 3,5 miliona? Nie wiem, nie wiem. Ale te 3,5 miliona to tak naprawdę będzie na 3 zasypania mojego tego miksera. Czyli na jakieś ogromne ilości TMR-u. Bo już mam. Bo już mam 700, 800 ton TMR-u jeszcze do wybrania, no widzicie, 719 dokładnie. Tam mogę. Czek. Jakbym dał dystrybucję, to automatycznie by mi to krowy karmił? Czekaj. To 58 200, zobaczymy. Wiem, że to daje o pełnych godzinach, o ubrania są. Znaczy ubrania, no tkaniny są do sprzedaży. 58 200. Zobaczę o 9. To chyba jednak tak nie działa. Bym musiał być. A, bo to by musiał być włączony. Tak? Czekaj. 719. Nie. Dobra, to tak jednak nie działa, jak myślałem. Dobra, to tak jednak nie działa. Wyłącz. Dobra, jest to przechowywanie, bo w sobie nic innego nie wymyślę. Myślałem, że to będzie tak działać, jak myślałem, ale jednak. Jednak znaczy, domyślałem się, że to pewnie tak nie będzie działać, ale mówię, może to zadziała, ale jednak, że się przeliczyłem i to w sumie dosyć grubo. Dobra, ten z wałami ma jeszcze ze 3 przejazdy pewnie. Więc z siewnikiem ciężko mi powiedzieć, ile ma przejazdów, ale też pewnie ze 3. No, a ten tutaj z moim nawozem ma trochę więcej, no ale. A ja mam tutaj ten klin do zasiania, więc. Jest 50 minut odcinka, więc zobaczę. Jeśli mi to zajdzie 5 minut, to ok.
A jeśli zajdzie trochę dłużej, no to w sumie to nie okej. Okay. To będzie trochę gorzej. Ale słuchaj, gdzie w końcu tą cenę. Czekaj, bo. By się TMR zajęło. Bez sensu. Nie słoma, nie mąka. Dobra, ja muszę sobie nawrócić. Bo jak ja sobie nie puszczę kolejnego przejazdu, ten przejazd jest zrobiony. To ten przejazd musi jechać. Nie chleb mnie nie interesuje. Masło też mnie nie interesuje. Tkanina mnie interesuje. Dobra, to jest ten dzień. Tak, bo to miało być w kwietniu. Dobra, więc zaraz jeszcze tkaninę sobie sprzedam. Tylko gdzie on? Jest pewnie na 700, nie? Tak. Co na wszystko. Ale dobra, to zrobię. Dobra, kurde, nie sieję tego. Zrobię tak, żeby tu była miniaturka. Ja sobie to zasieję, a ja szybko sobie zepnę. I tylko gdzie mam tego. A tutaj stoi, dobra. Zepnę sobie mojego masejka. Dobra, wrzucę sobie mu najwyższe biegi. Zapnę sobie tą przyczepę autoloada. I pojadę na. No i pojadę na sprzedaż z tym kaniną. Znaczy, oczywiście się teptę, no bo nie będę taki charakter jechał. Czyli to w sumie, jak jadę tam. Właśnie. Teraz sobie tak pomyślałem, że jak skoro jadę po te przedmioty. To przecież mogę sobie zabrać. Po co jechać na pusto, jak mogę sobie zabrać trochę wełny? Właśnie dlatego chcę więcej owiec postawić. Czy postawić? Postawić owczarnię większą. Na dość dużą liczbę osobników. Chcę postawić sobie większą owczarnię po to, aby robić sobie tkaninki, bo tkaniny są opłacalne. No co prawda raz w roku są sprzedawane. W sumie prawie moje wszystkie przedmioty, te rzeczy, ale. Dobra. Coś pełno? Brombałowa? Tkaniny wełna. Nie, no nie jest pełno. Coś się musiało zbugować. No i dobra, jadę z tymi tkaninami, bo sobie tkanin jest dużo, znaczy dużo. Dobre pieniądze są z nich. A są, można powiedzieć, że tanie w wyprodukowaniu. Kolorowe. Dobra. Ile takie polecie jest? 1000? 1000, dobra. Więc 5, będę miał chyba z 9. 9000 litrów, więc dosyć duże pieniądze będę miał. Ty, no jak będę miał 10 tysięcy, bym miał? Znaczy 10 ton, powiedzmy. Chociaż wiem, że to na tony nie są, ale. Ty ile taka paleta ma z ciekawości? 560 kg. No to jak sobie to sprzedam, to będę miał 120 tysięcy. 120 tysięcy prawie. A tak bym miał 120, a tak będę miał 100. 108. Więc fajne pieniążki, fajne. Dlatego muszę więcej owiec postawić, żeby więcej tkanin robić. To co prawda jest raz w roku produkcja do sprzedaży, ale w sumie większość moich rzeczy. Dobra, cyk! I pieniążki lecą do góry. No mówię, 109 tysięcy od razu. Dziękuję. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, cześć, papa. Pa.